właściciel salonu Volkswagen Okęcie, oferujący nowy model SUV-a coupé Taygo. 17 SK News. Mateusz Fuczyło. Co najmniej 5 osób postrzelanych i w sumie 13 rannych. To po strzelaninie, do której doszło na stacji metra w Nowym Jorku. Nowojorska policja poszukuje napastnika. Mamy łączenie teraz z naszym reporterem. Kamizelce i masce dawno nie było łączenia. Zaskoczyłeś. Tak, się zdrożyła. Ale mamy łączenie, więc opowiada o szczegółach. O, Magdzie, bardzo dziękujemy za różyczkę. Nie jestem zestresowany. Magdzie, Magdzie. Mateusz, masz bardzo ładne okulary. Bardzo dziękuję. A naprawiłeś stawki? Bałem się je kupić, bo bałem się, że są drogie. Nie. Nadal działa. Oj, teraz czapeczka cię. Informował reporter SK News Damian Wilczyński. Jeszcze w tym roku chcemy zrezygnować z gazu i ropy z Rosji, tak mówił prezydent Andrzej Duda. To w Warszawie po spotkaniu z prezydentem Niemiec. Jak mówił Andrzej Duda, potrzebne są kolejne sankcje. Które będą oddziaływały prestiżowo na Rosję. Prawie do mikrofonu to powiedział. Rosji z różnego rodzaju międzynarodowych instytucji, które nie kosztują. Czyli jak dodał, między innymi sankcje na rosyjskie federacje sportowe. Jeszcze tylko asfaltowanie i gotowe. Za kilka tygodni kierowcy będą mogli... ulicą Sokratesa, a dokładnie obiema jej stronami, bo południowa jest gotowa już od jakiegoś czasu, mówi Jakub Dybalski z Zarządu Dróg Miejskich. Południowa strona ulicy jest gotowa już od listopada, zresztą teraz po niej odbywa się... Pierwsze samochody na północną część jezdni wjadą po weekendzie majowym. To asfaltowanie potrwa do długiego weekendu majowego, kiedy zostanie położona wierzchnia warstwa. Ja też właśnie. Zgodniałem. Ja mam ochotę na kawkę. Cała szerokość jezdni będzie mogła zostać oddana do użytku kierowca. Ale to jeszcze nie koniec wszystkich prac na Sokratesa. Drogowcom zostało ułożenie chodników i obsadzenie ulicy zielenią. A przypomnijmy, decyzja o przebudowie Sokratesa zapadła w październiku 2019 roku. To po śmiertelnym wypadku. W czwartek do ruchu powróci zamknięta część tunelu Alei Prymasa Tysiąclecia przy Dworcu Zachodnim. Obecnie przejazd przez tunel jest utrudniony dla samochodów jadących z Ochoty na Wolę. Remont tunelu miał zakończyć się. Ktoś tu widzę, Natalia nawiązuje do... Tak, wiem, ale a propos, to jest całkiem możliwe, że ktoś by mnie widział. Wychodziłam ze Złotych Tarasów. Teraz się to zmieni. Ostatnio. Powróci gwiazd. Tak. Ktoś pił z mojego kubeczka i ktoś siedział na moim krzesełku. Ale to się nie przejmuj, Mati. Bardzo proszę. Nie. Ale wiesz co, ty się nie przejmuj, ja sobie go nie podniosę, tylko muszę kurczę gdzieś rzucić. A to są jakieś specjalne krzesełka? Może? Każdy ma tu swoje. Wiesz co, po prostu chodzi o to, że jedno z nich zaniżało mi poziom. Natalia dzisiaj jechała pochylą. Nie, wczoraj. Informował Michał Rawa. Więcej o tym na sk.pl. Tam też o ogromnym napisie, który powstał przed ambasadą Rosji. Warszawa na czasie. Jeżeli lubicie śpiewać, niekoniecznie potraficie. Mam coś dla was. Mówię o karaoke w Bowl Pubie. To już jutro, a początek o godzinie 20. Wcześniej i później możecie też pograć w Kregle czy Bilet. Już 3 minuty po godzinie 17 na początek tej godziny wybuchowa mieszanka język ciała i paranoja. Pierwszy to Tymek, druga to Daria, tu Kirowski. Dzień dobry. Jak w samych SMS-ach, jakich ludzie mają.